Redakcja Arendotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. PlayStation 3. Konsola uważana za jedno ze szczytowych osiągnięć Sony. Oparta o potężny procesor Cell i futurystyczny napęd krążków Blu-ray. I jednocześnie sprzęt, który był o krok od zrujnowania firmy. Branżowe pośmiewisko. Nakoto ni moushiwake gozaimasen deshita. Urządzenie, które gdyby historia potoczyła się odrobinę inaczej, niewątpliwie stałoby się ostatnim gwoździem do trumny japońskiej korporacji. A wszystko zaczęło się dość niewinnie od ambicji przebicia swojego własnego hitu, jakim stało się PlayStation 2. Projektanci następnej generacji stali więc przed niemożliwym zadaniem przebicia najbardziej lubianego sprzętu w historii. Prace nad technologią konsoli ruszyły już w 2001 roku, zaraz po premierze PS2, gdy Sony, IBM i Toshiba ogłosiły partnerstwo, w ramach którego stworzyć chciano nową linię mikroprocesorów o nazwie Cell. Proces projektowy trwał 4 lata, w trakcie których pracowano nad procesorem, który nadawałby się m.in. do zastosowań konsolowych. Miał pobierać mało prądu, być stosunkowo tani, a jednocześnie potężny. Balans ten osiągnięto poprzez maksymalizowanie mocy, ale kosztem bardziej skomplikowanego kodu, który klepać musieli programujący go koderzy. Z tak gotowym krzemem Sony uderzyło znienacka i bez wcześniejszych zapowiedzi w maju 2005 roku, gdzie na branżowej konferencji E3 pokazano prototyp urządzenia, który miał stać się trzecim modelem PlayStation. Choć system ten znacząco różnił się wówczas od tego, co trafiło ostatecznie do sprzedaży. Obudowa konsoli była już z grubsza sfinalizowana i prezentowana w kilku wariantach kolorystycznych. Srebrnym, białym i czarnym, ale tylko ta ostatnia trafiła w premierę do sprzedaży. Ale tym, co rzucało się w oczy najbardziej, był dziwaczny kontroler, nazwany prześmiewczo przez fanów bumerangiem. Sony zapewniało po konferencji, niewątpliwie w odpowiedzi na głośną krytykę projektu, że jest to jedynie prototyp akcesorium i jego ostateczna wersja może znacząco różnić się od prezentowanej na targach. I na szczęście faktycznie się różniła. Dużo ciekawsze różnice dostrzec można zarówno z tyłu obudowy konsoli, jak i przyglądając się specyfikacji prototypu wypuszczonej przez korporację. Prezentowane w 2005 roku PS3 miało mieć aż 2 porty HDMI, 6 gniazd USB 2.0, 4 z przodu i 2 z tyłu konsoli, a także aż 3 porty Ethernet. Te miały umożliwić łatwe podłączenie urządzenia do internetu przy jednoczesnym łączeniu wielu konsol lokalnych w sieć LAN. Większość tych udziwnień nie trafiła do ostatecznego produktu, ale wszystkie znaleźć można na oficjalnych zestawach deweloperskich konsoli, które trafiły do producentów gier. Te nadal wyposażone są w ukryte za zaślepkami, w pełni działające dodatkowe porty HDMI i sieciowe oraz komplet 6 portów USB. Przy okazji ogłoszenia Sony zapowiedziało również kilka oczekiwanych tytułów. Na PlayStation 3 trafić miały Tekken 6, Gran Turismo 5, Devil May Cry 4 oraz Metal Gear Solid 4. Potężna ramówka największych hitów branży. Wstępne opinie były, mimo afery kontrolerowej, bardzo pozytywne i konsolowcy nie mogli doczekać się dalszych informacji. I niestety przypłacili swoją niecierpliwość niemałą łyżką dziegciu, bo szybko stało się jasne, że kontrolowane ogłoszenie miało za zadanie zamaskować wiele problemów z rodzącą się technologią. Gdy urządzenie już w swojej ostatecznej wersji pokazano graczom ponownie rok później, w maju 2006 roku, na fanów czekała mieszanka słodkich, ale i cierpko-gorzkich informacji. Gdy na scenę E3 2006 wstępował Kaz Hirai, witały go gromkie brawa publiczności. Gdy schodził z niej 2 godziny później, na sali panowała już jedynie cisza. Przez ekscytujące wieści na temat potężnych możliwości sprzętu zaczęły przebijać się pewne nieścisłości. Chwila, w ramach cięcia kosztów zniknął drugi port HDMI i dodatkowe porty Ethernet? Nowy kontroler, nazwany Six Axis, przypominający teraz do złudzenia ten z PS2, nie będzie wspierał wibracji i umożliwi zamiast tego wykrywanie kąta nachylenia pada?
So here's this giant enemy crab. I nareszcie największy cios. Cena. Fani przecierali oczy ze zdumienia, gdy uświadomili sobie, że PlayStation 3 kosztować będzie $599 za model z dyskiem 60 GB i $499 za model 20 giga. A Sony nadal tracić będzie pieniądze na każdym sprzedanym urządzeniu, z nadzieją, że odbije sobie w grach. It's Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one? Teraz już nikt się nie śmiał. PlayStation 2, które w 2006 roku można było kupić już za $100, było 6 razy tańsze od swojego następcy. Ba, PlayStation 2 w premierę kosztowało zaledwie $299. Kto kupi trójkę za 600? Polski oddział Sony życzył sobie za sprzęt 2700 zł. Firma liczyła, że rewolucyjne komponenty konsoli zrekompensują grającym koszt. Można to sobie było wyobrazić. PlayStation 3 zastąpić miało drogi na ten czas domowy odtwarzacz Blu-ray. Wyjście HDMI pozwoliłoby po raz pierwszy odtworzyć media w ostrych jak brzytwa rozdzielczościach HD, a wsparcie dla kompatybilności wstecznej umożliwić zabawę we wszystkie gry z olbrzymiej biblioteki PlayStation 1 oraz 2. PS3 miało nawet wbudowany dysk twardy, który oznaczał, że nie były potrzebne już w ogóle karty pamięci. Dorzućmy do tego bezprzewodowe kontrolery, wsparcie dla internetu przewodowego i bezprzewodowego, zintegrowany system operacyjny z możliwością pobierania nowych gier z sieci. Trzeci Play był diabelnie imponujący technologicznie. No ale co z tego, gdy mało kogo stać było na taki wydatek, a konkurencyjny Xbox 360 Microsoftu oferował podobne funkcje, ale kosztował tylko, w swoim najtańszym modelu, połowę ceny, z możliwością dokładania nowych funkcji później zewnętrznymi akcesoriami. PlayStation 3 trafiło do sprzedaży niedługo później, bo w listopadzie 2006 roku w Japonii i USA. Europejczycy musieli poczekać na premierę aż do marca 2007 roku. Sony broniło się, że problemy z dostępnością napędów Blu-ray nie pozwoliły na globalny start. Amerykanie i Japończycy otrzymali do wyboru wspomniane wcześniej dwie wersje konsoli, ale nie różniły się one wyłącznie powierzchnią dysku. Tańszy model 20 GB pozbawiony został Wi-Fi oraz schowanego za specjalną klapką czytnika kart SD. Europejczycy musieli zadowolić się jedynie wersją droższą, 60-gigabajtową. Ta jednak była ciekawa pod innym względem. Otóż wszystkie pierwotne modele PlayStation 3 zawierały w sobie również komponenty PlayStation 2. PS3 było konsolą o innej architekturze, więc pełna kompatybilność wsteczna wymagała dorzucenia do zestawu procesorów poprzednika. Taktyka ta zmieniła się na potrzeby opóźnionej premiery europejskiej. By dodatkowo obniżyć koszt produkcji sprzętu, Sony usunęło z konsoli moduł Emotion Engine PS2, decydując się emulować go software'owo i pozostawiając na płycie głównej wyłącznie chip dużo trudniejszy w zemulowaniu, zmniejszając tym samym kompatybilność systemu ze starszymi grami. W efekcie europejskie modele PS3 kompatybilne były jedynie częściowo z grami PS2. Firma natomiast nie musiała martwić się o to, że zabraknie jej konsol na półkach, bo nikt nie chciał jej kupować. Problemem okazał się nie tylko niespodziewany sukces konkurencyjnego Xboxa, ale również, czego nie spodziewał się absolutnie nikt, eksplozja wydanej w tym samym okresie konsoli Wii Nintendo, która w ekspresowym tempie pożerała konsolowy rynek, stając się fenomenem na niespotykaną do tej pory skalę, głównie w Japonii i USA. We would like to play. Sony znalazło się w bardzo problematycznej sytuacji. Traciło pieniądze, gdy klienci nie kupowali jego konsoli, ale również wtedy, gdy ją kupowali. Szacowany koszt produkcji konsoli wynosił około $800. I to po usunięciu z niej wszystkich obiecywanych w 2005 roku funkcji bonusowych z dodatkowymi portami na czele. Sprzedawana za $600 generowała $200 straty, którą firma chciała sobie odbić w oprogramowaniu, ale niska sprzedaż urządzenia oznaczała, że mało kto chciał robić na nią gry, co napędzało błędne koło finansowych strat producenta.
Nawet nowatorskie, ambitne funkcje PS3 przechodziły bez echa. Remote Play, czyli gra zdalna na przykład, umożliwiało bezprzewodowe streamowanie rozgrywki z konsoli PlayStation 3 bezpośrednio na przenośne PSP, zarówno w sieci lokalnej, jak i przez internet. Z opcją tą kompatybilne były wszystkie gry PS1, niemal 30 gier PS3, a część wykorzystywała tę możliwość na sprytne sposoby. W SingStarze PSP pełniło rolę drugiego ekranu, na którym można było kolejkować kolejne utwory, nie przeszkadzając w tym czasie graczom uprawiającym karaoke. Mimo to, fani pozostawali niewzruszeni i niezainteresowani PS3. Odpowiedzią na ten problem musiało być dla Sony dalsze cięcie kosztów. W zaledwie rok od premiery konsoli w Ameryce i 8 miesięcy po premierze w Europie ogłoszono, że pierwsze modele konsoli trafią na zielone pastwiska zastąpione tańszymi alternatywami. Model 40 giga trafił do sprzedaży w Europie pod koniec 2007 roku w dużo przystępniejszej, 1/3 niższej cenie 400 euro. Podobnie jak wcześniejszy model uproszczony, konsola ta nie posiadała kieszeni z gniazdami kart pamięci, ale w przeciwieństwie do niej nadal wyposażona była w moduł Wi-Fi. Największą zmianą było natomiast kompletne usunięcie kompatybilności wstecznej z grami PS2 poprzez pozbycie się z płyty głównej pozostałych jej komponentów. Mimo to PlayStation 3 pozostawało kompatybilne z grami z PlayStation 1. Mało znanym faktem jest, że wszystkie, nawet najnowsze i najtańsze wersje PS3 odtwarzają oryginalne krążki z PS1 z lokalnego regionu. Usunięcie funkcji z konsoli nie przyniosło jednak oczekiwanego rezultatu, tylko dodatkowo frustrując klientów i programistów. W często przytaczanym cytacie z października 2007 roku Gabe Newell z Valve nazwał konsolę absolutną stratą czasu, wskazując przede wszystkim na piekielnie frustrującą architekturę procesora Cell, która wymagała od programistów olbrzymich nakładów pracy dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, co przekładało się również na doświadczenia grających. Gry multiplatformowe, mimo teoretycznie lepszych komponentów, działały zazwyczaj gorzej na PS3 niż na Xboxie. PlayStation 3 makes my life as a software developer much harder. All of a sudden I'm supposed to figure out how to have this asymmetrical, multi-threaded game, right? And I've never written a single line of multi-threaded code ever. So one of my junior programmers who's writing game code rather than system code could slow things down by, in a real world case, by a factor of 80, because they're doing something out in the AI or in the game DLL, which used to be totally safe, and now all of a sudden the whole system just slows down. And then one of the really experienced programmers have to go in and say, oh, you can't tell that you're doing this, you ran out of registry space and this other thing happened, and no, there's no debugger that shows this to you. And there are incredibly few programmers who can safely write code in that environment. Mało które studio chciało decydować się na produkowanie gier na mało popularnym i trudnym w okiełznaniu ekosystemie, gdy dużo niższym kosztem można było wydać grę na Wii czy system Microsoftu i trafić tak też do większej publiczności. Klienci odstraszani byli nawet pogłoskami o awaryjności sprzętu. Donosy o problemach z tak zwanym żółtym światłem śmierci były tak rozległe, że tematem zainteresowało się brytyjskie BBC, którego badania potwierdziły występowanie problemu. Zresztą nie trzeba daleko szukać. W naszym biurze wiecznie odpoczywają przynajmniej 3 grube plejki. Jeśli istnieje jakaś niewidoczna siła, która decyduje o naszym losie, to musiała uwziąć się szczególnie na Sony, bo pasmo lat 2007 do 2011 to dla PlayStation tragedia, jedna za drugą. Bo jak inaczej nazwać można sytuację, w której parę miesięcy po premierze najdroższego i najbardziej ambitnego produktu w historii firmy, jaką było PlayStation 3, jak na złość rozpoczyna się globalny kryzys finansowy nazywany przez ekonomistów największą katastrofą od czasów Wielkiej Depresji lat 30. Miliony ludzi tracą oszczędności, pracę i nagle okazuje się, że nikt nie ma pieniędzy na twój $600 sprzęt. Potem w 2009 roku okazuje się, że twój system operacyjny ma olbrzymią lukę.
Sony było bowiem bardzo dumne ze swojego potężnego układu Cell. Tak bardzo dumne, że umożliwiało instalowanie na PlayStation 3 innych systemów operacyjnych opartych o Linuxa, by móc w pełni wykorzystać jego potencjał. Departament Bezpieczeństwa USA zbudował na przykład z jego pomocą superkomputer, spinając tak 1760 konsol w jeden olbrzymi klaster o mocy 500 teraflopów. Tak zwany klaster Condor był wówczas 33. najpotężniejszym komputerem na świecie. Funkcja ta jednak była zgubna dla firmy, gdy okazało się, że hakerzy znaleźli sposób na dobranie się z jej pomocą do chronionych podsystemów konsoli, co w niedalekiej przyszłości mogło umożliwić piracenie gier. To zmusiło Sony do szybkiego usunięcia funkcji instalowania Linuxa na konsoli, co skończyło się zbiorowym pozwem użytkowników, którzy zbulwersowali się usuwaniem cech konsoli po jej zakupie. Na domiar złego, niedługo potem okazało się, że samo oprogramowanie konsoli zawiera krytyczny błąd. 1 marca 2010 roku wszystkie oryginalne modele PlayStation 3 po prostu w geście solidarności przestały się uruchamiać. Wyszło na jaw, że wewnętrzny zegar urządzenia zawierał matematyczny błąd, który nieprawidłowo określał rok 2010 jako przestępny, co doprowadzało do konfliktu w oprogramowaniu. Na szczęście dla firmy, 2 marca urządzenia jak gdyby nigdy nic same z siebie zaczęły znowu działać prawidłowo, a usterkę wyeliminowano potem w aktualizacji. Ale to wszystko i tak było jedynie przedsmakiem przed olbrzymim hakiem sieci PlayStation Network. 20 kwietnia 2011 roku konsole Sony straciły nagle dostęp do wszystkich funkcji sieciowych. It's being called a security breach of staggering proportions. Sony has confirmed that hackers broke into its PlayStation network, exposing the personal information of up to 77 million users worldwide. First of all, I'd like to send my sincere apologies for the inconvenience the service outage has caused you, and want to thank you for all the patience that you've shown as we worked through this restoration process. W odpowiedzi na zdarzenie na 23 dni wyłączono wszystkie usługi online PS3. Nie można było grać po sieci, kontaktować się ze znajomymi, ani nawet przeglądać sklepu i pobierać gier. Na niemal miesiąc użytkownicy odcięci zostali od wirtualnego świata. W tym wypadku również skończyło się na pozwie zbiorowym oskarżającym Sony o nienależyte dbanie o dane klientów. W ramach przeprosin użytkownicy otrzymali po wszystkim pakiet darmowych gier i miesięczny dostęp do abonamentu PlayStation Plus. Firma twierdzi, że atak hakerów i jego efekty kosztowały ją dodatkowe 171 milionów dolarów. So my friends who are reporters tell me that there's absolutely nothing in the world that makes their editor's day, like controversy and bad news. So to all our esteemed members of the press, I say, you're welcome. W tym momencie w czasie Sony stało na bardzo grząskim gruncie. W 2009 roku firma zanotowała swoje pierwsze straty od ponad dekady za rok 2008 i to na olbrzymią kwotę niemal 900 milionów dolarów. Efekty kryzysu finansowego, olbrzymiego brzemienia niezarabiającego na siebie PlayStation 3 oraz spadków we wszystkich sektorach obsługiwanego rynku. Tendencja spadkowa utrzymywała się przez kolejnych parę lat, kulminując w zwolnieniach ponad 10 tysięcy osób po katastrofalnej końcówce 2011 roku. Firma stanęła na skraju przepaści i jakimś cudem wyszła z tej wojny zwycięsko. Cofnijmy się znów do początków PlayStation 3 i prześledźmy kroki ku poprawie wizerunku marki. Listopad 2007 roku. PlayStation 3 dostaje swój pierwszy hit z prawdziwego zdarzenia. Studio Naughty Dog wypuszcza grę Uncharted Drake's Fortune, które udowadnia, jak wyglądać może gra nowej generacji. Wykorzystująca motion capture i zabiegi kinowe do opowiedzenia historii rodem z Indiana Jonesa, zachwyca krytyków swoją oprawą graficzną, reżyserią i aktorami głosowymi. Listopad 2007 roku w Japonii, wiosna 2008 roku na zachodzie. Gracze nie lubią kontrolera Six Axis. Wygląda co prawda jak kontroler PlayStation 2, ale bez funkcji wibracji wydaje się być urządzeniem wybrakowanym.
Sony broni się najpierw, że wibracja wpływałaby negatywnie na tytułową funkcję Six Axis, czyli wykrywania obracania kontrolera, ale plotka głosi, że problemem jest tak naprawdę pozew patentowy firmy Immersion. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy sądowa wojna kończy się, Sony ogłasza kontroler DualShock 3. Identyczny wizualnie, choć 40% cięższy kontroler, który zachowuje funkcję Six Axis, ale dodaje również utęsknioną wibrację. Pad ten staje się ku uciesze graczy standardowym akcesorium dołączanym do nowszych wersji konsoli. Marzec 2008. PlayStation wygrywa wojnę konsol. Znaczy, tak, ale nie. Tak jak dekady temu toczyła się wielka wojna między VHS a Betamax, tak wraz z nadejściem siódmej generacji konsol rozgorzała dyskusja nad tym, czy obowiązującym standardem wideo HD powinny zostać krążki Blu-ray, czy może konkurencyjne HD DVD. Sony jako część konsorcjum Blu-ray umiejscowiła się oczywiście w tym pierwszym obozie, Microsoft w tym drugim. Różnica między PlayStation 3 a Xboxem 360 była natomiast taka, że gdzie ten pierwszy wyposażony był we wbudowany napęd Blu-ray dysk, Xbox posiadał tylko standardowy napęd DVD. Jeśli klienci chcieli oglądać filmy HD, dokupić musieli zewnętrzne akcesorium. W tym formacie nie sprzedawano również gier, więc dla większości klientów napęd HD DVD był bezużyteczny. Wraz ze wzrostem popularności telewizorów z HDMI, coraz więcej klientów zerkać zaczęło w kierunku PS3 i Blu-ray, tym samym mordując konkurencyjny standard. W marcu 2008 roku właśnie oficjalnie zakończono dla niego wsparcie. Lipiec 2008. Interfejsem konsoli jest od premiery tzw. Cross Media Bar, w skrócie XMB, który używany na wielu urządzeniach firmy zyskał miano kultowego. Pozwala na łatwy dostęp do pobranych gier, filmów i muzyki za pomocą sprytnego krzyżowego menu. Ale ma też sporą wadę względem konkurencji. Użytkownicy Xboxa mogą pauzować grę i otwierać swoje menu główne, tzw. Blades, by zmienić opcje, zarządzać znajomymi, wysyłać wiadomości czy odtwarzać muzykę bez wyłączania ogrywanego tytułu. PlayStation 3 takiej funkcji nie posiadało. Odpalenie XMB wymagało wyłączenia gry. Zmieniło się to nareszcie w wakacje 2008 roku, gdy po 2 latach pocenia się, Sony w pokaźnej łatce dodało nareszcie częściowy dostęp do menu głównego z poziomu otwartej aplikacji. Wymagało to znacznego przebudowania systemu operacyjnego konsoli, ale wysiłek ten opłacił się. Tym bardziej, że dzięki zmianom udało się również zaimplementować trofea, system osiągnięć w grach, który również podpatrzony został u konkurenta. Wszystkie gry certyfikowane po 1 stycznia 2009 musiały wspierać trofki. Część starszych gier otrzymała również stosowne łatki. Wrzesień 2009. Do sprzedaży trafia PlayStation 3 Slim w bardzo kuszących konfiguracjach 120, 160, 250 i 320 GB. Ich ceny to, warte uwagi, $299 bądź euro. Konsola jest teraz sporo mniejsza, cicha i dużo mniej awaryjna. Znaczący spadek w cenie zawdzięczany jest nie tylko wcześniejszym cięciom technologicznym, ale również spadkowi kosztu produkcji. Procesory produkowane mogą być teraz taniej w usprawnionym procesie. Budowaniu świadomości klientów pomaga też fantastyczna kampania reklamowa z fikcyjnym Kevinem Butlerem, charyzmatycznym wiceprezesem wielu nieistniejących dywizji Sony. Dear PlayStation, I got a tip that you were making the PS3 $299. Confirm or deny? $299? Bernie, you can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. While $299 for the sweetest gaming, Blu-ray playing, movie downloading system in the world would be fantastic. No comment. But all that stuff says $299. Hmm? Right behind you. I'm sorry, you said something? Dzięki temu i innym maleńkim kroczkom PlayStation 3 zaczęło powolutku wracać do łask graczy. Choć głównym argumentem za zakupami była na pewno coraz bardziej przystępna cena, rosnąca biblioteka fantastycznych gier na wyłączność i coraz lepsze zrozumienie przez programistów możliwości procesora Cell. Ale nawet wtedy sukces PlayStation 3 nie był gwarantowany.
Niemal do końca generacji PS3 uważane było za wielkiego przegranego i 6 lat po swojej premierze wciąż było najgorzej sprzedającą się konsolą siódmej generacji. Dopiero w maju 2013 roku wyznawcy Sony doczekali się cudu. PlayStation 3 dogoniło i przegoniło Xboxa 360, przekraczając 77,3 miliony sprzedanych konsol. Coś, co jeszcze parę lat wcześniej uważane było za niemożliwe. Ostatecznie rzutem na taśmę PS3 uplasowało się na drugim miejscu, przebijając swojego konkurenta o marne 1,5 milionów egzemplarzy i pozostając dość solidnie w tyle za dominującym Wii, których sprzedało się aż ponad 100 milionów. Imponujący wynik dla niebieskich, biorąc pod uwagę to, jak mocno pod górkę miała ta konsola przez pierwszych 5 lat na rynku. Ostatnim kopem, który pomógł Sony dogonić konkurenta, było wydane w 2012 roku PlayStation 3 Super Slim. Budżetowy model, który w swojej najtańszej konfiguracji z 12-gigabajtowym dyskiem flash kosztował zaledwie 200 euro bądź dolarów, 240 euro w swojej najdroższej konfiguracji z dyskiem 500 giga. Dowodem na to, że PlayStation 3 było konsolą wybitną, jest chyba fakt, że dziś mało kto pamięta w ogóle jak nielubiany, kontrowersyjny i problematyczny był to sprzęt w swoich pierwszych latach. Jego długa droga do akceptacji przyćmiona została w ostatnich latach przez fantastyczną bibliotekę gier i rozwiązania, które wbrew wszystkiemu przetrwały próbę czasu, nawet jeśli przez długie lata nadganiać musiała funkcję konkurencyjnego Xboxa.